Airbus, truskawka, nie wiem co jeszcze, mleko, warzywa, jeszcze molerę i rybę, bo wtedy nie będziemy chorzy. Dużo warzyw, owoców oraz sportu to recepta na zdrowe życie. Doskonale wiedzą o tym uczniowie gimnazjum nr 6, którzy w piątek w Galerii Handlowej Galena przygotowali liczne atrakcje dla najmłodszych. Jestem witamina A. Dobrze mnie znać. Dużo urody mogę ci dać. Jeśli chcesz zachować zdrową, ładną cerę, jedz ser i pij mleko nie tylko w niedzielę. Uczniowie prezentowali m.in. piramidę żywieniową, która obrazowała produkty, które powinniśmy przede wszystkim spożywać. Powinniśmy jeść te produkty, które mają najwięcej witamin i te, które dodają nam najpóźniej zdrowia. Na stronach internetowych nie tylko są różne piramidy żywieniowe, dzięki których możemy się dowiedzieć właśnie, jakie produkty jeść. No oczywiście to wpływa na zdrowie, na samopoczucie, na wygląd, no i no ogólnie na całokształt. Przede wszystkim nie jeść jakieś tam za często tych fast foodów, często uprawiać sport, wiadomo, w ramach no, możliwości swoich. Nie zabrakło także krótkich przedstawień. Jedno z nich opowiadało o królowej, która źle się odżywiała. Ależ księżniczko Marcelinko, trzeba zjeść coś pożywnego, ze zdrową witaminką. Może kanapkę z masłem, sałatą i szynką, a może mleczko i gotowane jajeczko. Przedstawienie dla dzieci, żeby zrozumiały, że żywienie się samym niezdrowym żywieniem nie jest dobre i żeby miały energię, żeby wyjść na dwór, bawić się, to też muszą się zdrowo odżywiać. Ja czekolady chcę i duże lody od samego rana dla ochłody. Ależ księżniczko, a gdzie witaminy? One potrzebne są dla zdrowia i urody dziewczyny. Pełnię rolę księżniczki Marcelinki i przedstawienie jest o dobrym żywieniu. Nie chcę już czekolady i z łóżka też nie wstanę, nie dam rady. Były piosenki o witaminach oraz konkursy dla najmłodszych. Warto zwrócić uwagę, że wiedzę na temat zdrowego żywienia uczniowie gimnazjum nr 6 stosują na co dzień. No, w naszej szkole zdrowe żywienie jest od lat bardzo przestrzegane. Tym bardziej, że na przykład mamy w tej chwili, nasze gimnazjum ma tylko 108 uczniów, z tego aż około 40 osób codziennie je śniadania w szkole przygotowywane przez naszą stołówkę. Przede wszystkim są zakazane wszelkie napoje energetyczne, niezdrowa żywność. Przeważnie u nas są zezwane właśnie zdrowe jedzenie, nasze kucharki też właśnie robią zdrowe śniadania, używają warzyw do tego. Mamy nadzieję, że wiedza, którą posiadają gimnazjaliści, została skutecznie przekazana ich młodszym kolegom i koleżankom.